Hej, hej, z tej strony Xazax. Hej, hej, w ogóle co to za przywitanie. A to jest World of Warships i dzisiaj pokażę wam mój drugi ulubiony statek, którym jest Kuma, japoński krążownik tieru czwartego, do którego chcę kupić to ulepszenie. Strasznie chcę to kupić. Tu jest samoloty plus jeden i tak mi się wydaje, że chyba będę miał samolot, bo nie będą to działa przeciwlotnicze, bo działa przeciwlotnicze mają osobny swój osobny slot jakby tutaj. No i wydaje mi się, że tutaj zrobimy sobie tak, że będzie tutaj nam mały taki samolocik latał. A do tego mi potrzeba jeszcze ile? 780 punktów doświadczenia. Jeżeli dobrze sobie poradzimy w tej bitwie, tak jak w poprzedniej z St. Louisem, że walniemy 95 razy, 5 razy w Cytadelę, zatopimy statek i tam kilka razy unieruchomimy i tak dalej, to mniej więcej tyle expa powinniśmy dostać. Jeszcze jakbyśmy wygrali, to by była miazga. Strasznie nie lubię tej mapy, ale mniejsza z tym. Ten statek nie ma tylu dział co St. Louis, ale ma potworny zasięg jak na ten tier w ogóle, bo ma aż no ponad 12 km zasięgu z tych głównych baterii. No i na dodatek ma torpedy. No a dział też troszeczkę ma, bo ma 7 dział. 7 dział ma i z takim zasięgiem naprawdę można już o czymś konkretniejszym myśleć. Przeciwnicy zawsze wpływają tutaj w tą zatoczkę. Dlatego tam też ich będziemy chcieli wysnajpić. Mamy ze sobą jednego niszczyciela, który może szybko paść. Pancerniaki siedzą w bazie. No i dobrze, niech siedzą, niech pilnują. Szkoda, że jest tylko we dwójkę jesteśmy z tym Minekaze. A to jest jakiś fajniejszy niszczyciel już. To już nie jest jakiś tam... No nie jest jakaś tam lipa. Nie jakiś tam podrabiany, ale już taki konkretniejszy. Okej, trzy działa będą tutaj nam operowały, jeżeli podpłyniemy z przodu. Te drugie już się obraca, number 2. No i nie wiem, czy na dzień dobry tam nie wlepić torped. Nie, myślę, że nie. Niszczyciel będzie torpedował. Byleby w nas znowu nie walnął, tak jak w poprzednim meczu. Dla tych, którzy nie oglądali, to w poprzednim meczu podczas ucieczki w zasadzie, gdzie uciekałem przed statkami, sojuszniczy statek wrąbał mi torpedami. No to było coś przykrego, ale na szczęście za to jest wypłacane odszkodowanie takie w punktach doświadczenia. I zgadnijcie, ile punktów doświadczenia dostałem? 3. Hardcore, nie? Tak się zastanawiam, czy przypadkiem specjalnie nie wpływać na te torpedy. Oczywiście żartuję. Może już przestanę z tym moimi suchymi żartami, bo ktoś mógłby wyłączyć film i już więcej nie wchodzi na ten kanał, ale okej. Jeżeli wciśniemy sobie Alt, tak, Alt, dostajemy piękne i dokładne informacje, piękne. W ile dopłyniemy tam? W 9 minut 25 sekund. No i jaka to jest odległość? 12 km. Kurde, leci torpedowiec. Strasznie mnie to drażni. Te samolociki przeciwników. O właśnie, już lecą torpedy. A nie, to naszego sojusznika, więc spoko. Okej, on tam wpływa. Tam jest bardzo niebezpiecznie wpływać. Ale widzę, że przeciwnicy, kurde, popłynęli tędy. A my spróbujemy może wysnajpić lotniskowca jakiegoś. Fajnie by było. Jest tylko jeden. Widzimy go na mapie? Nie widzimy, czyli się gdzieś ukrywa. Ale okej, widzę, że tutaj lwia część popłynęła lewą stroną. Zdaje nam małe pole do popisu. Znaczy się duże pole, ale daje nam pole ogólnie. Widzę, że tutaj tak. O, jakiś niszczyciel się pokazał, tutaj naszego kolegę może sprać. Tym bardziej, że pomagać mu będzie torpedowiec i o. Pancerniak, dlatego nie zmieniamy amunicji. Pokaż się, pancerniaku. O! Dzień dobry. Coś nas trafi? Oj, to może być krótki mecz dla nas.
Słuchajcie, pancerniaki mają taką małą wadę, mianowicie strasznie długo przeładowują. Widzicie, on już musi nawracać. A my możemy go ładować. Kurde, fajnie to zrobił. Ale okej, coś tam w niego władujemy. Oj, 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 jak to trafi, to jest po nas. A i trafiło, na szczęście nie wszystko. On się przesuwa? Przesuwa się. Okej, dwa kolejne pociski lecą. Ale kurde, myślałem, że się uda. Okej, to było bardzo krótkie, tak więc zapraszam was od razu na kolejny. 28 trafień, 2 podpalenia, słabo. Pokażę wam jakiś inny stateczek może, bo to bardzo krótko trwało. Pokażę wam może niszczyciela mojego na ten moment najlepszego, Isokazę. Bardzo przyjemny stateczek. No i może coś zdobędziemy, punkty doświadczenia więcej. Poczekamy aż nasz jak on się nazywa, aż nasz poprzedni krążownik po prostu wróci z bitwy. Nie wiem, jak one wracają, tak szczerze mówiąc. Zatapiają się na same dno, a po bitwie stoją naprawione w forcie. I taniej kosztuje remont takiego statku niż kupienie nowego. I to dużo taniej, bo to jest chyba 1% w ogóle całej ceny jego remont. Ale no cóż, no. Całe szczęście, że nie tracimy ich na stałe, tak? Przynajmniej się fajnie gra. Okej, okay, mamy dwa lotniskowce aż. W przeciwnej drużynie tylko jeden. Co daje nam... W zasadzie nie wiem, czy daje nam większe szanse, czy mniejsze, ale patrzcie, co nasz Isokazem potrafi. Ma 10 tysięcy życia tylko, niestety. Z takim małym trójkącikiem, takim małym komarem wkurzającym, który ma... który jest bardzo zwinny. Zwinny, Boże, zwrotny. Jest bardzo szybki, bo już widzicie, nawet bez odpalonych tych, bez odpalonych turbo do ładowania, czy tam nitro, czy jak to tam zwał, jak zwał, osiąga 34 węzły bodajże maksymalnie mi się udało. Tak, o nie, nawet więcej, nawet ponad. Ale możemy sobie dopalić takiego wum, turbo. I mamy też, turbo możemy użyć dwa razy, mamy też smoka. Taki ability, który pozwala nam zasłonić pewną strefę, dzięki czemu na przykład jak jest kilku sojuszników za nami rannych czy tam uszkodzonych, to możemy rzucić taką zasłonę dymną, która po prostu będzie ich zasłaniać. Przeciwnicy nie będą w nich tak bezproblemowo trafiać. Okej, okay. Spróbujemy. Tym razem może się uda złapać tego lotniskowca, tak? Fajnie by było. Zaskoczymy z zasłoną, chociaż nawet nie ma kogo zasłaniać tutaj. Możemy to zrobić, kiedy będziemy wykonywać manewr nerwowego zawracania. Czyli za dużo statków przeciwnika pojawia się przed nami, robimy pełen obrót, pitamy. O, właśnie, mamy tutaj kogoś już. Tutaj działa się troszeczkę dłużej. To jest krążownik. Działa się troszeczkę dłużej. Żebyśmy teraz nie wryli w jakieś skały. O, już nam, kurde, baterie. Puśćmy dyma, co? No niestety, też takie mecze się trafiają, że dostajemy w czapę, że tak powiem. Spróbuję mu tu... O kurde, no właśnie o to mi chodziło z tym... pełnym obrotem. Miliard torped rzuciliśmy i pitamy stąd. O, nie wiem, czy się uda pitnąć. Aj, aj, aj. O, jeszcze nie... Nic nie trafiliśmy nawet. Udaje się, że tego nie było. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa.